Cześć, witajcie na moim kanale. Przychodzę do Was z Holems Action. To jest taki sklep, gdzie idę po jedną rzecz, a wychodzę no, z innymi. No i tak, co kupiłam? Kupiłam coś, czego nie przewidywałam, że będę kupować, czyli rzeczy świąteczne i to nie na święta, które się niebawem zbliżają, ale na święta Bożego Narodzenia. Dziadek do orzechów. Piękny. O, tak się prezentuje. To jest z tych większych dziadków, bo te, które kupiłam w tamtym roku, były takie mniejsze. Ja jestem fanką dziadków do orzechów, więc jeżeli Wam się podobają, to pędźcie kupować teraz, dlatego że zauważyłam, że przed samymi świętami może tych ozdób nie być. Poza tym te dziadki do orzechów drożeją w Action. I no, są teraz w dobrej cenie, ten kosztował około 24 zł, więc to bardzo dobra cena. No i w tamtym roku te mniejsze dziadki po prostu podrożały później. Ja kupiłam w takiej w kolorystyce zielonej, a jeszcze są takie w niebieska kolorystyka i trzymają prezent. A ja z taką trąbką, o. Tak on się prezentuje i uważam, że to jest bardzo dobra cena. Wydaje mi się, że te wszystkie dziadki są robione tak samo, na takich samych zasadach, a ceny później są kosmiczne. W zależności od sklepu, bo płacimy też za markę. I cudny jest, będzie tu stał. No i ze świątecznych rzeczy, jeżeli macie zwierzaka, psa lub kota i chcecie kupić mu kalendarz adwentowy, to już są. Action i kupcie też teraz, bo później ich nie będzie przed samymi świętami. I tak on się prezentuje. Dla kota jest taki sam, tylko oczywiście inne jedzenie i tu jest kot narysowany. Ten występuje w dwóch wersjach, jeśli chodzi o obrazy. Ja sobie wzięłam takie słodkie pieski. Cena około 20 zł. No i to są takie smaczki. O. I tak to się prezentuje. Fajna rzecz. Powiem Wam, że mój pies, którego pewnie znacie, jak oglądacie moje inne filmy Hole, bardzo był zadowolony z tych smaczków i mieliśmy taką tradycję, że ja do kawy otwierałam sobie mój kalendarz ze słodyczami, a on w tym czasie miał otwierane okienko swojego kalendarza. Był przeszczęśliwy. I tak to się prezentuje. I jeszcze rzeczy świąteczne. Takie, słuchajcie, lizaki, które wiesza się na choinkę. Cena, słuchajcie, około tam 4 coś złotych. Później ich też nie ma, zauważyłam, więc teraz kupiłam. To mi przypomina taki vibe amerykańskich choinek. Oni właśnie tak ozdabiają. Podoba mi się, że to są słodycze prawdziwe, które można te laski zjeść, a nie takie, słuchajcie, osobne, tylko o, takie prawdziwe lizaki i one są nawet dobre, Wam powiem. I tak to się prezentuje. I tyle rzeczy świątecznych. Oczywiście kupiłam gąbki, cena około 3 zł. Więc dobra cena, takie zmywaki, tych grubszych. I kochani, zachęcam Was na moje inne hole, na recenzje filmowe, bo teraz dużo też wchodzi fajnych filmów do kin i dużo się recenzji pojawi. Jeden film zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, jeden mi się podobał, a jeden zbytnio nie, więc zapraszam na recenzje filmowe, będą się pojawiać oraz na inne filmy, filmy z Chorwacji też. I kupiłam, w dobrej cenie jest, około też chyba 3 zł, takie rozpałki, które i służą mi do gryla i do kominka. Jak chcecie kupić w dobrej cenie takie rozpałki, to w Action znajdziecie. Są to 32 takie kostki, więc uważam, że cena bardzo dobra. Tutaj sobie kupiłam zapas.
zima się zbliża wielkimi krokami, więc fajnie będzie rozpalić kominek. O. Coś, co mogę Wam polecić, co pięknie pachnie, to mydło do rąk. Mydło taki naturalny zapach, taki mleczny, a jest to litr tego mydła. U mnie takie mydła bardzo szybko schodzą i po prostu no, wolę kupić takie jedno wielkie niż te małe. I kupiłam, no jeszcze Wam powiem, czego nie kupiłam. Nie kupiłam czekolady do picia, którą lubię w Action. Ona jest w dobrej cenie, bardzo dobra. Można ją zalać tylko wodą i jest przepyszna. Niestety nie było. Nie kupiłam też bakali, tak jak Wam pokazywałam, orzechy z dynią, też bardzo dobre i ze słonecznikiem, niestety nie było. I nastawiłam się, że kupię dużo tej czekolady, no i kurde, nie ma. Czasami tak jest, że coś jest w stałej ofercie i jedziemy i tego akurat nie ma. Ale kupiłam coś, co myślałam, że nie kupię teraz. Taboret. Widziałam ten taboret, nie kupiłam, później się sprzedał i nie myślałam, że powróci. I zaraz Wam pokażę. Cena, powiem Wam, te mydło to około 8 zł, jeszcze Wam powiem. A tutaj cena tego taboretu to było 79 zł, z drewna tekowego. Bardzo ciężki on jest, solidny. Taki naturalny jest ten taboret, na tym mi zależało, słuchajcie, on nie jest taki idealny i na tym mi zależało, żeby to nie był taki sztuczny, drewniany taboret, tylko właśnie, żeby był, wyglądał na taki naturalny. I tak on się prezentuje, każdy z tych taboretów jest inny. Jest on ciężki, no taki solidny Wam powiem. Nie jest polakierowany, to jest naturalne drewno. O. Tak to się prezentuje i mi będzie służył jako stolik nocny, potrzebuję czegoś takiego naturalnego, gdzie położę sobie kawkę, herbatkę, książkę do poczytania i coś, co właśnie jest naturalnego drewna, nie coś, co imituje drewno i coś, co jest takie surowe właśnie, o, taki stolik, ale taki surowy, on nie jest idealny. I na tym mi zależało. Więc jak szukacie czegoś takiego, jeszcze były stoliczki, no to znajdziecie właśnie w Action i to mi się podoba, że każdy ten taboret jest inny. Ten stolik, jak się dobrze sprawdzi, to kupię jeszcze drugi. One mają różne faktury tutaj i zobaczymy. Ale polecam Wam to. I to koniec moich zakupów. Ten taki zakup niespodziewany, świąteczne rzeczy to w ogóle niespodziewane, bardzo dobra cena w dziadka do orzechu, bo gdzie kupicie za 24 zł takiego dziadka do orzechów. I tak, moi drodzy, zachęcam Was, tak jak powiedziałam, do obejrzenia pozostałych innych filmów, do filmów short. Tutaj dzisiaj nie mamy jego psa, ale zachęcam Was, pojawił się taki short grający pies. Zobaczycie, jak mój pies przepięknie gra. Na zabawce piszczącej, tak jak na harmonijce, jakby była szkoła muzyczna dla psów, to z pewnością by został do niej zapisany, bo ma talenty muzyczne, nikt go tego nie uczył. Jak się powie, Miszka, zagraj coś, to Miszka bierze akurat tą zabawkę, taką jedną ma, co naciska się i na całej długości wydaje dźwięk i gra, i gra. Więc zachęcam Was na ten film short, jeżeli jeszcze nie zobaczyliście grającego psa. I tak zachęcam Was, jak powiedziałam, do moich innych holi, do innych filmów. I bardzo dziękuję Wam za subskrypcję. Chcę podziękować moim stałym widzkom. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za miłe komentarze, za subskrypcję. Powiem Wam, że nie przypuszczałam, że w internecie, zakładając kanał na YouTubie, będę miała takie cudowne, wspaniałe widzki i gdybym wiedziała, to bym o wiele wcześniej założyła kanał na YouTubie. No nie przypuszczałam, że takie wspaniałe osoby będą oglądać moje filmy, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za miłe komentarze, za odbiór, za subskrypcję. Życzę Wam jak zwykle cudnego, wspaniałego dnia. I do następnego. Cześć!